piosenka o czerwonych makach. Materiały dotyczące Monte Cassino w archiwum znajdują się od zawsze. Kwestia tylko taka, że nagle pada pytanie i odbywają się szczegółowe poszukiwania, odnajdują się filmy, no i przede wszystkim odnajdują się fotografie. Fotografie, które mają no, moc niesamowitą, bo warte tysiąca słów każda jedna. I w dodatku z tymi fotografiami wiążą się prywatne pewno wspomnienia. Nie zmieniło się nic na tych ścieżkach sprzed lat, może tylko spokojniej i ciszej. A ja idąc wśród maków, tylko stuk serca słyszę, czy natrafię na dawny swój ślad. Jakieś strzępy melodii i słów, noc majową, żołnierską, przypomniały mi znów. Byłem w czołówce teatralnej, do ostatniej chwili graliśmy przed bitwą. I nie wiedzieliśmy do końca, że będzie, będzie jakiś, coś się będzie działo, nie wiedzieli, ale odesłali, no. I proszę pana, jak się zaczęło, to było na tyle blisko, że jak zaczęły walić te armaty, no, może nie było słychać, proszę, ale było zupełnie biało u nas, tam gdzie ja byłem na kwaterze. Tej nocy nie widziałem na niebie gwiazd. Patrzyłem na dalekie błyski artyleryjskiego ognia. Tam jest Monte Cassino. Tam dzieje się coś, czego jeszcze w tej chwili nie mogę objąć myślą. Wyczułam tylko, że gdzieś pod tym białym pasmem rozwarło się piekło. Tam oni biją się w blaszkę. O godzinie 11:00 ruszyliśmy do ataku. Ja byłem w służbie zdrowia, więc wszelkimi lekarstwami, opatrunkami posuwaliśmy się z żołnierzami w kierunku widmo. Pod takim szczytem rozłożyliśmy namiot i tam przyjmowaliśmy rannych. Ponieśliśmy strasznie duże straty rannych i zabitych, to było pełno. Mało tego, pełno było takich tych, leżało zdechłych osłów i nawet ciała, nie wiem, czy to żołnierzy jakichś było, się rozkładały. I zamknąłem oczy, zapadłem w pulsem, po głowie plutły mi się słowa rozkazu generała Andersa. Żołnierze, nadeszła chwila bitwy. Nadeszła, jest, czuję ją. Widzę, jak odbija się białym błyskiem w moim oknie. Długo czekaliśmy na odwet i zemstę nad odwiecznym naszym wrogiem. Przyszedł odwet. Przyszła zemsta w pachnącą majową noc. Wiosna mści się za jesień. Ja byłam pielęgniarką w Casa Massima. Pierwsze transporty, które przychodziły z bitwy, spod Monte Cassino, docierały do nas, do Casa Massima. Mieliśmy szpital na 2000 łóżek. To wszystko było w namiotach, bo przecież nie mieściło się to wszystko, prawda? Taki nawał tych sanitarek, a personelu bardzo mało. Zaczęli zwozić rannych, to przychodziła sanitarka za sanitarką, sanitarka za sanitarką. Ustawiali na noszach, na ziemi, jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. Więc to były jakieś, wie pan, za takie rzeczy widzi się tylko na filmie. I na wszystkie strony, siostro ratuj, siostro ratuj, siostro ratuj. I nie wiadomo gdzie biec. Trzymało się w kieszeni strzykawki i gdzie siostro, gdzie był krzyk, prawda, ratuj, siostro ratuj, z bólu, prawda, tośmy tę morfinę wstrzykiwały. Ranny tylko po operacji miał 7 kul w brzuchu. Więc weszłam do tego pokoju. Leży młody człowiek, nakryty kocykiem. No podeszłam, jak ty się czujesz?
no zimno i zimno, więc nakryłam go drugim jakimś kocem, pogłaskałam, czy ja będę żył. Będzie żył. Operacja się bardzo dobrze udała, będzie żył, odpoczniesz, będzie żył. Przyszłam za jakiś czas, już go nie było w pokoju, nie wiem, czy go ewakuowali, czy może poszedł na salę, nie wiem, co się z nim stało. Ale to są takie chwile, których się nie zapomina. Zadanie, które nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. Nie pierwszy to raz i nie ostatni. Za wolność waszą i naszą. Wciąż ta sama spuścizna, to samo dziedzictwo. Wiarą w sprawiedliwość opatrzności boskiej idziemy naprzód. Ze świętym hasłem w sercach naszych Bóg, honor i ojczyzna. Kierunek Monte Cassino. Zrobiło się zupełnie biało. I myśmy sobie zdali sprawę z tego, bo mniej więcej wyczuli, że zaczęła się historia, że tam się zaczęli się bić po prostu na tarcie jakieś. Nastrój jakiś się, wie pan, udzielił od razu, bo to trzeba być na miejscu, żeby czuć, że czy to się uda, czy się nie uda, czy tego wyobraźnia zaczyna. Prawda? I wtedy, ja nie wiem, no, złapałem za to pióro i zacząłem jakoś tak samo to podeszło. Tam są błędy oczywiście, w tym ja nic nie zmieniałem. Tak jak przyszło, tak tego. Zbudziłem, proszę pana, tego kompozytora, Szyca, kolegę. Rzuciłem mu kawałek tekstu, mówię, pisz, ja tam pozbieram ludzi tego, bo my pojedziemy przecież. Pozbierałem kolegów, pobudziłem, zrobiliśmy próbę takie w nocy. Na gruzach klasztoru Monte Cassino żołnierz polski zatknął zwycięski sztandar biało-czerwony. Było to zwycięstwo okupione wielkimi stratami. Na stokach klasztornej góry pozostali ci, którzy wierzyli w to, że ofiarą krwi utorują drogę do wolności. Bo, jak powiada pieśń, wolność krzyżami się mierzy. My żeśmy zrobili atak, Niemcy nas odbili. I tak się to sami z powrotem przez kilka razy. Nareszcie artyleria ta niemiecka i moździerze tak waliły, że no nie można się było ruszyć kompletnie. Polską flagę widziałem na szczycie, tam na ruinach tego zakonu benedyktynów. Jak my żeśmy zdobywali tę górę, i wtedy dopiero pierwszy raz spotkałem się z generałem Andersem. Jako jeszcze żywi i żyjący świadkowie zwycięskiej, chociaż tragicznej bitwy o klasztor, czcijmy pamięć tych, którzy z myślą o wolności naszej polegli za wolność innych. Niech w tę jedyną w roku majową noc przemówią do nas te jakże proste słowa Mickiewicza. Jeśli bym o nich zapomniał, Ty, Boże, zapomnij o mnie. Ktoś mi opowiadał, że był tam i był jakiś przewodnik, który powiedział, że to jest właśnie licencja. Więc to jest bzdura, co on mówił, licencja. Czerwone baki były na górze. Pełno ich było. I że krwią zbruczone. To jest prawda, także to nie było nic nowego, także to jest taka prawda, która upamiętniła się. Olbrzymie pola, więc niech on mi nie opowiada takich, bo ostatecznie ja jeden, no dobrze, ja tu utrwaliłem, ale przecież każdy wie. Ja nie wiem, proszę pana, czy to było pierwsze wykonanie. Dlatego, że wtedy śpiewał Borucki. Nie Aston, a Borucki. Myśmy stały od tego miasteczka Wynafra, jakieś 3 kilometry, może bardzo blisko. Przyjechały wozy, rozstawiono ciężarówki, była scena i było przedstawienie.
pierwszy raz usłyszeliśmy o Czerwonej Maki, jak było właśnie to pierwsze spotkanie z Konarskim i jego teatrem w naszym batalionie. Ale to już było po akcji. A dziś występ czołówki pod Aqua Fondata. Aż przyszła noc majowa, naszą krwią pijana, jakaś góra klasztorna makami usiana, bunkry ogniem ziejące na skalistym szczycie i bitwa bezlitosna na śmierć albo życie. Powiedziałaś mi wtedy, patrz, tam nasi giną. Była noc, naturalnie była bitwa, były stuki, puki, wybuchy, inne rzeczy i on nie mógł spać. I siedział i właśnie tam coś pisał i w końcu wyszła mu pieśń. I ponoć o godzinie 2 w nocy poleciał z tekstem i może z prymką melodii do Szyca i mówił: Fredek, pisz. Napisałem piosenkę, pisz muzykę. Na podstawie właśnie tej prymki Szyc napisał melodię, a o godzinie bodajże 6 rano, czy coś takiego, zebrał resztę towarzystwa, resztę aktorów tej czołówki, no i mieli próbę, a potem, kiedy już później, 18 maja, kiedy klasztor został zdobyty, śpiewali z kartek, no bo nikt nie jest w stanie w ciągu kilka godzin nauczyć się tekstu. Wydanie Czerwonych Maków na Monte Cassino, copyright 1945 by composer printed in Italy. Znam nagranie Prokopieniego, bo to było wiele wcześniejsze, bodajże w latach tam 50. czy wczesnych 60. Nagranie. Byłam wtedy młodą dziewczyną, wyjechaliśmy na Sycylię na festiwal zespołów folklorystycznych i stamtąd wracaliśmy z potężnymi bukietami kwiatów, jechaliśmy odwiedzić Jana Pawła II. Po drodze Monte Cassino. Na cmentarzu był taki moment, kiedy złożyliśmy kwiaty. To był moment kulminacyjny i wtedy nasz dyrygent, licząc na nasz profesjonalizm, zawsze poprosił, abyśmy odśpiewali piosenkę, którą uczyliśmy się przez 2 dni i wszyscy umieliśmy ją na blachę, jak to się mówi. I wtedy emocje były tak ogromne, że każdy nabrał oddech i na tym się skończyło. Nie wywiązaliśmy się z zadania, nikt nie zaśpiewał ani słowa, natomiast pojawił się szloch, łzy, które pamiętam do dzisiaj. Są takie pieśni, bo to jest nie piosenka, to jest pieśń, prawda? Czy to będzie kościół, czy to będzie też większe zebranie, czy spotkanie się wielu artystów i dana pieśń jest grana, to ja najczęściej nie śpiewam. Po prostu mam coś takiego, że zatyka mnie w gardle ze wzruszenia, łzy się od razu same pojawiają, jak to mówią, oczy się pocą i po prostu nie mam, jestem pełen emocji wielkich i wzruszeń. Przy refrenie właśnie jest podobnie, w Czerwonych Makach jest tak samo. Robiłem spektakl właśnie o refrenie
Czerwonej Maki i tam właśnie uczyłem młodzież tego refrena, którego nie znali niestety. I jak oni mieli zaśpiewać Czerwonej Maki, to dla mnie to było czymś takim, jakbym przekazywał pałeczkę temu młodszemu pokoleniu. I oni się cieszyli z tego, że mogli poznać refrena przynajmniej w ten sposób. Właśnie od bitwy pod Monte Cassino, poprzez jego całą podróż do Londynu, Anglii, jego tę emigrację londyńską, do czasów właśnie tych amerykańskich, chicagowskich. Kto to był Felix Konarski? Autorem był. Był autorem, czyli pisał coś, tak? Czyli pisał co? Pieśni. Pieśni, wiersze, czyli poetą, tak? I doszli i udał się szturm i sztandar swój biały, czerwony zatknęli za gruza wśród chmur. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Czerwone maki na Monte Cassino zamiast rosy piły polską krew. Po tych makach szedł żołnierz i ginął, lecz od śmierci silniejszy był gniew. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni. Gdzie są maki na Monte Cassino, silniejsze będą, bo z polskich wzrosły krwi. Była zakazana pieśń w Polsce Ludowej za jednym wyjątkiem, a mianowicie udało się Andrzejowi Wajdzie, który nakręcił film Popiół i Diament o młodych ludziach z okresu wojny. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmu. To jest czarno-biały, ale świetnie zrobiony. Popiół i Diament. I tam właśnie w takiej restauracji śpiewają, młody człowiek śpiewa Czerwone maki na Monte Cassino. Nie wiem, jak to się stało, ale cenzura jakoś przepuściła to w filmie. Czy widzisz te gruzy na szczycie? Tam wróg twój się kryje jak szczur. Musicie, musicie, musicie za kark wziąć i strącić go z gór. Poszli szaleni zażarci i poszli zabijać i mścić. I poszli jak zawsze uparci, jak zawsze o wolność się bić. Pamiętasz? Co? Spirytus u Rudego. Nie. Pamiętasz? Kiedy to było? Pamiętam. Nie wykupię się. Nie! Nie pamiętam! Bilga, Kosobucki, Rudy, Kajtek. My żyjemy. Ladies and gentlemen, join us now for the Polish Poppies program. Refren, jak tylko przyjechał do Chicago, na stałe w 1965 roku rozpoczął nadawanie audycji Godzina Czerwone Maki i nadawał ją, no ta audycja szła do końca. Po jego śmierci myślałam o tym tylko, jak zakończyć tę audycję, więc to była niedzielna audycja wtedy, więc nagrałam taką pożegnalną audycję. Jeszcze pamiętam, że pani Renata Bogdańska była jeszcze w Chicago, była na pogrzebie. I pomyślałam sobie, jedna, dwie audycje i będę musiała jakoś to zakończyć, tą sprawę. I podeszło do mnie kilka osób, między innymi weteranów,
którzy zwrócili się do mnie, czy ja bym nie mogła tego jeszcze trochę prowadzić, bo to jest takie dla nich specjalnie miłe do słuchania i właściwie on to robił pod kątem swoich żołnierzy. Więc ja się zgodziłam. Myślę sobie, no to dobrze, trochę pociągnę. No jak zaczęłam tak ciągnąć, to trwało 20 lat. Przejdą lata i wieki przeminą, pozostaną ślady dawnych dni i wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Myślę sobie, jaki on musi być dumny, że jego maki ciągle są żywe i ciągle tak bardzo nie tylko popularne, ale wzruszają tyle ludzi i dla Polaków są takie bardzo cenne. Jest to pieśń, która wywołuje szacunek, wywołuje jakąś dumę i zadumę. Ten śpiew Czerwone Maki na Monte Cassino zrobił ogromne wrażenie. Bardzo się to przeżywało. Bardzo. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? To Polak z honorem brał ślub. Idź naprzód, idź dalej. Im wyżej, tym więcej ich znajdziesz u stóp. Ta ziemia do Polski należy, choć Polska daleko jest stąd, bo wolność krzyżami się mierzy. Historia ten jeden ma błąd. Ta, którą napisał ostatnio. Czy widzisz ten rząd białych krzyży? Tak. To robi największe wrażenie. Na zlocie pod Monte Cassino w 69 roku refren nam napisał czwartą zwrotkę. Ćwierć wieku koledzy za nami, bitewny uniósł się pył. Lat tyle, rodacy za nami, bitewny ulotnił się pył. I klasztor białymi murami na nowo do nieba się wzbił. Lecz pamięć tych nocy upiornych i krwi, co przelała się tu, odzywa się w dzwonach klasztornych, grających poległym do snu. Właścicielem praw autorskich tekstu jestem ja, jako spadkobierczyni dziedzictwa refrena według jego testamentu. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę i te prawa kompozytorskie zostały w kancelarii prawnej, tej, która się zajmowała sprawami pana Alfreda, więc kancelarnia prawna w Niemczech, w Monachium, posiada prawo do muzyki Czerwone Maki. Trudno jest powiedzieć, że Niemcy mają prawo. Może to jest też dowód tego, jak świat się zmienił. Charakter pieśni jest bohaterski, wojskowy, taka jest zwrotka. Refren ma nieco inny charakter. Zmienia się tonacja z durowej na molową i zmienia się też nastrój, jest bardziej refleksyjny. Kieruje nas myślami do tych, którzy polegli pod Monte Cassino. Wykonanie, nie wiem, czy w ogóle istnieje, czy jest jakieś. Felek kiedyś śpiewał, jak myśmy robili akademię właśnie na rocznicę, czy to było 30-lecie, czy 40-lecie Monte Cassino, to w akademiach były fragmenty. Jedna zwrotka, druga zwrotka, albo tylko refren śpiewaliśmy i on też naturalnie często zaczynał, myśmy dochodzili, ale nigdy nie słyszałam, żeby Felek zaśpiewał od początku do końca Czerwone Maki. To teraz działa. Bo ktoś mi
na jutrzejszy dzień prawdopodobnie na prym apryli zrobił już kawał, żeby nie było słychać. Ale jest jeden moment, który jest rzeczywiście wyjątkowy i to jest w czasie jego wieczoru autorskiego. To był chyba 87-88 rok, był wieczór autorski, nazywał się Rozmowa z Niną. To był wieczór taki wspomnieniowy. Będę łączył te numery wierszykami. Mam takie, jak to się mówiło, sztambuch. Tylko muszę włożyć okularki, bo ja mam za krótkie ręce do czytania. O, coś... Widownia właściwie poprosiła o to, żeby zaśpiewać Czerwone Maki i on śpiewa całe te maki, czego nigdy nie robił. Zwykle rozpoczynał i potem zespół śpiewał, on tego sam nigdy nie śpiewał. Czerwone maki na Monte Cassino. I wszystkie maki na Monte Cassino czerwieńsze będą, bo z Polski wzrosną krwi. Tylko patrzeć, jak maj znowu spłynie na świat i makami zakwitnie na zboczach. I obudzi wspomnienia i znów stanie mi w oczach inny maj, tamten włoski sprzed lat. Znów Italia, znów maki co krok. Jeszcze jeden maj nadszedł, minął znów jeden rok. Piosenka o czerwonych makach.